Siemanko, witam Was 12.12, czyli jeszcze w grudniu. Dzisiaj tak sobie pomyślałem, żeby zahaczyć o pewien temat muzyczny, bo tematy muzyczne będą często, ale nie zawsze growe, tak jak dzisiaj, a mianowicie każdy ma coś, co lubi. Ja mam to szczęście, że lubię wiele różnych gatunków muzycznych, ale jednym z takich, który najczęściej powraca do mnie, jest szeroko rozumiane elektro, może tak to nazwijmy, czyli elektroniczna muzyka. Częściej raczej w rytmach żwawych niż tych powolniejszych. I no, wiadomo, raczej się zaczynało od mainstreamu, tego, co łatwo usłyszeć gdzieś. I łatwo było swego czasu usłyszeć zespół Prodigy. Prodigy było dla mnie ważne. Może nie słyszałem wszystkich, znaczy teraz już słyszałem wszystkie płyty, ale swego czasu, jakiś czas temu, nie było tak, że słuchałem ich nałogowo, ale były utwory, które katowałem mocno, wiadomo, te najbardziej charakterystyczne. Niemniej z pewnego razu pomyślałem sobie, że no może warto by było coś sobie sprawdzić nowego od tych twórców. Nie, może coś było takiego mniej znanego. I okazało się, że jest coś takiego. Coś, co się nazywało Back to Mine. To był taki zestaw remiksów, który miał troszkę bazować na temat tego, co sam autor danego zespołu mógłby samemu słuchać, niż to, co stworzył. I w ramach Back to Mine pojawił się Liam Howlett, chyba się bardziej tak wymawia, czyli no, twórca muzyki w Prodigy. Czyli nie ten, tak naprawdę on jest najmniej znany wizualnie, bo on tworzył tą muzykę, ale no, najbardziej znany wizualnie jest wokalista Kate Flint oraz jeszcze Maxine, taki murzyn był też tam. Oni byli twarzami Prodigy, a Liam po prostu odpowiadał za dźwięki. Więc powiedzmy, że on stworzył tę muzykę, ale nie jest taki rozpoznawalny. Niemniej, w ramach tego poszukiwania i trafienia na ten album, który był jedną z takich po prostu edycji, że ci twórcy byli prezentowani, że tak powiem, co lubiliby posłuchać, to na takim właśnie jednym albumie pojawił się kawałek Dolly Parton, Jolene. I naprawdę polecam posłuchać, bo jest to utwór mający zaskakująco dużo pozytywnej wibracji, a przy okazji jest to utwór leciwy, naprawdę leciwy. Ale nie jest dziwne, że znalazł się na tej składance, bo ja ją jako usłyszałem pierwszy raz tutaj, natomiast on, wiadomo, jest bardziej znany i po prostu do nas nie dotarł, no bo Dolly Parton raczej nie jest popularna w Europie, a tym bardziej w Polsce, więc no, to nas mogło ominąć, ale do mnie dotarło, a przeze mnie do Was dociera trochę późno, ale no, lepiej późno niż wcale, także polecam zapoznać się Dolly Parton, Jolene. No, także tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Nara.